Po latach nieobecności Szymon Majewski znów zyskuje rozgłos i wraca do mediów, tym razem jako reporter Dzień Dobry TVN. Choć w ostatnich latach jego blask nieco przygasł, Majewski był niegdyś jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej telewizji. Prowadził własny talk show w TVN, a jego kreacje, takie jak legendarna postać Edwarda Onckiego, bawiły miliony widzów w całym kraju. Jednak nagłe zniknięcie z telewizji wywołało zaskoczenie, a powody jego odejścia pozostają tajemnicą. Teraz Majewski powraca na ekrany, tym razem w nieco innej roli. Przez najbliższy tydzień będzie pełnić funkcję reportera w porannym programie Dzień Dobry TVN, co stanowi nowe wyzwanie dla showmana. Jego powrót wzbudza ciekawość zarówno fanów, jak i obserwatorów mediów. Jak Majewski poradzi sobie w tej roli? To pytanie, na które odpowiedź poznamy wkrótce. W rozmowie z Pauliną Krupińską i Damianem Michałowskim w programie Dzień Dobry TVN niespodziewanie pojawiła się informacja, że na antenę mogą powrócić rozmowy w tłoku jeden z najbardziej rozpoznawalnych programów satyrycznych Majewskiego, w którym w humorystyczny sposób komentował bieżące wydarzenia społeczne. Taki powrót byłby z pewnością dużą niespodzianką dla fanów jego twórczości. Szymon Majewski, znany z rozmów w tłoku, w których aktorzy wcielali się w znane postacie ze świata kultury i polityki, wraca do mediów, jednak nie zdradza zbyt wielu szczegółów dotyczących ewentualnego powrotu tego satyrycznego programu. Prywatnie Majewski od lat cieszy się stabilnym związkiem małżeńskim z żoną Magdą, z którą wziął ślub w 1993 roku. Para ma dwoje dzieci Zofię i Antoniego, którzy dziś są już dorosłymi ludźmi. W ostatnich latach szczególną uwagę mediów przyciągnęła córka szowmana, Zofia Majewska. Zosie zawsze ciągnęło do świata show, biznesu często towarzyszyła ojcu na premierach i wydarzeniach. W 2017 roku spróbowała swoich sił w modelingu, debiutując w prestiżowej sesji dla magazynu El Officiel. Zofia, opisana jako eteryczna blondynka i zdecydowana 23 latka o wysmakowanym guście, zachwyciła ekspertów mody, którzy przewidywali jej wielką karierę w tej branży. Jednak po sesji dziewczyna zdecydowała się wycofać z mediów i skupić na nauce, wybierając grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzieci Szymona Majewskiego nie zawsze miały łatwo z powodu popularności ojca. Sam showman przyznał, że jego działalność w programach rozrywkowych, takich jak wcielanie się w Edwarda Onckiego czy inne ekscentryczne postacie, była trudnym doświadczeniem dla Zofii i Antoniego. Moje dzieci miały wtedy 8 lat i inne dzieci się z nich śmiały, nie rozumiejąc, że jestem szowmanem, wyznał Majewski w wywiadzie dla plejady. Przyznał również że jego intensywna praca zawodowa sprawiła, że nie mógł być w pełni obecnym ojcem, co stanowiło duży ciężar dla jego rodziny. Majewski, choć dziś powraca do mediów, pozostaje świadomy wpływu, jaki jego praca miała na bliskich, a zwłaszcza na jego dzieci, które musiały dorastać w cieniu jego popularności.